Saksofon to jest taki instrument różnorodny. Jest to instrument, który no, jednak wyłącznie kojarzony jest, czy w większości kojarzony jest z muzyką rozrywkową czy jazzową, a przez niektórych uważane wręcz jako synonim jazzu. To dla mnie właśnie muzyka klasycznego, grającego również muzykę improwizowaną, muzykę rozrywkową, interpretującego muzykę współczesną, połączenie różnych, jakby nie było, gatunków, trochę z organami, muzyki trochę improwizowanej, muzyki z wykorzystaniem różnych środków sonorystycznych w muzyce, głównie z tymi utworami z taśmą czy z harfą, czy wreszcie taki bardzo neoklasyczny utwór jak z klawesynem czy z fortepianem. Bałem się tego, że ktoś może jakby zarzucić, że płyta nie jest mimo wszystko spójna przez to, że tam jest tyle gatunków i tyle różnych utworów w różnych składach instrumentalnych, ale ponieważ to robię na co dzień, wykonując muzykę kameralną w różnych wariantach instrumentalnych, to stwierdziłem, że to jest tak naprawdę też taka moja wizytówka artysty, który nie boi się różnych propozycji, różnych wyzwań i że odnajduje się tym i sprawia mi to frajdę. Taki miałem cel i to mi się udało zrealizować. To oczywiście nie były pierwsze kompozycje, które powstawały z myślą o mnie, czy wręcz we współpracy ze mną. To było jakby zwieńczenie, ale też nie boję się użyć tego słowa, takiej namowy kompozytorów z czasów, kiedy jeszcze byłem studentem, żeby pisali utwory, żeby poznawali tajniki klasycznego saksofonu, tajniki współczesnej techniki wykonawczych. Było tych utworów całe mnóstwo. Wybrałem te, moim zdaniem, najciekawsze, pokazujące walory brzmieniowe, tą różnorodność czterech odmian saksofonu, sopranowej, altowej, tenorowej, czy wreszcie barytonowej, różnych środków sonorystycznych, wielodźwięków, multifonów, techniki altissimo, czy różnych innych.
Zastanawiałem się długo, jak to określić, ponieważ utwory są różne, saksofony są różne i kompozytorzy są różni. Po polsku może nie zabrzmiałoby to najbardziej szczęśliwie jako saksofonowe różności. Stąd saksofon varié. Coraz więcej wartościowej, coraz więcej pięknej muzyki na saksofon, polskiej muzyki jest i mam nadzieję, że dopiero teraz zaczniemy mówić w świecie, czy świat zacznie mówić o nas, o kompozytorach i o tych utworach jak najlepiej.